otwarcie. Jak widać, cały czas przybywają kolejne osoby, które chcą oddać głos w wyborach prezydenckich. Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa i potencjalne zagrożenie, jest ograniczona liczba osób, która może przebywać w lokalach. Dlatego też i tym samym sprawdzają się prognozy analityków, którzy przewidywali właśnie wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich. Jeżeli to tempo, jeżeli ta frekwencja z wczesnych godzin porannych utrzyma się, to...